jeszcze szczepie karmika. Tik tak, tik tak. Nie, jakie tam tik tak? Jesteśmy w Miamiamowej kuchni. Witam serdecznie. Cześć kochani. Wołajcie dzieciary, bo robimy, no właśnie, muffiny czy mafiny? W Miamiamowej kuchni mówimy na nie muffiny, bo po prostu ładniej brzmi. Będą super, będą z truskawkami i wiórkami kokosowymi. Takie wilgotne, mięciutkie, pyszniutkie. Pyszniutkie, a nie pyszne. Od czego zaczynamy przygotowanie muffinów? Od włączenia piekarnika 180 stopni, bo samo przygotowanie naprawdę nie trwa długo. Następną czynnością jest przygotowanie blachy do muffinów. Ja mam nieprzywierającą blachę, ale bardzo lubię te babeczki, czyli muffiny w papilotkach, więc blachę wykładam papilotkami. Składniki mokre to rozpuszczone i wystudzone masło. Tak, żeby jajko, które zaraz do niego dodam, nie ścięło się. Mam tu również maślankę. Wszystkie te składniki mokre dodaję do miski. Wpierw jajko, trochę je rozmieszam, żeby mieć pewność, że się nie zetnie, kiedy dodam masło. Masło już jest zupełnie chłodne, wcześniej było rozpuszczone. Dodamy tutaj pasty waniliowej, jakąś łyżkę. Pastę waniliową możecie zastąpić ekstraktem waniliowym albo cukrem z prawdziwą wanilią. Teraz to wszystko dokładnie mieszamy. Teraz składniki suche. Mąka, wiórki kokosowe, oczywiście cukier, odrobina soli, zawsze należy do wypieków dodać odrobinę soli, soda i proszek do pieczenia. Dokładne proporcje, co tu wszystko trzeba dodać, żeby one wyszły takie fajne i super, znajdziecie na miamiam.pl. Suche składniki mieszamy ze sobą. Mieszaninę mokrych składników wlewamy do suchych. Mieszamy to wszystko i niezbyt dokładnie to trzeba wymieszać. Nawet nie należy tego bardzo dokładnie mieszać, by ciasto nie zaczęło szybko rosnąć, bo ono będzie rosnąć dzięki mieszaninie maślanki, sody i proszku do pieczenia. Po wstępnym wymieszaniu dodajemy do mieszaniny truskawki. Około 2 szklanek truskawek pokrojonych na drobne kawałki. Ponownie mieszamy. I teraz z tego wszystkiego chyba najdłuższa część. Przekładanie masy do papilotek, które są w blasze. I zależy od tego, jak lubicie, by babeczki miały czapeczkę lub nie miały czapeczki. Ja lubię, żeby miały trochę czapeczkę, więc nakładam prawie do pełna. A jeśli lubicie takie bardziej równe, możecie nałożyć około 3/4 objętości papilotki. Oczywiście można je piec bez papilotek, jeśli używacie dobrej, nieprzywieralnej formy. I tak należy napełnić wszystkie papilotki. Teraz posypujemy je najpierw wiórkami kokosowymi, a potem brązowym cukrem. Jeśli nie macie brązowego cukru, możecie użyć zwykłego białego cukru. Efekt smakowy będzie tak naprawdę identyczny. Tak wyglądają do piekarnika 180 stopni około 15 minut. Aż się tak pięknie zezłocą i będą pięknie pachnieć. Tak, ten makaron tu ma być, bo w czasie pieczenia muffinek zrobiłem makaron. Taki fajny z sosem z cukinią, z sosem z cukinii, świeżych pomidorów. Możecie obejrzeć, jak to zrobiłem w następnym filmie. A tu mam muffinki. Pachną. Oj tam. Mama mówi, żeby nie jeść gorącego, ale ja już jestem dorosły i mogę robić to, co uważam za stosowne. Tak? I mama mi kary nie da. Spróbuję. Gorące bardzo. Zobaczcie, jak ładnie upieczone są. Brązowe na wierzchu. Ja wiem, że one są dobre, bo nie robiłem ich pierwszy raz. Bardzo fajne. Wołajcie dzieciory, bo muffiny są gotowe. Do zobaczenia na miamiam.pl. Strasznie Was lubię.